Cześć wszystkim, dzień dobry, witam na sesji 30 grudnia, piątek, czyli ostatnia sesja tego tygodnia, miesiąca i też ostatnia sesja bieżącego roku. Także no, nie będziemy gdzieś tak szeroko, jeżeli chodzi o interwały czasowe, spoglądali na wykresy. Myślę, że H1 to takie maksimum, biorąc pod uwagę oczywiście te rynki bardziej popularne i te główne instrumenty. Klasycznie, może na parach z polską złotówką, przejrzymy sobie z perspektywę. Pewnie gdzieś interwał H4, D1, żeby też ewentualnie to zagranie, to pozycjonowanie było też opłacalne pod względem kosztów transakcyjnych, czyli to za każdym razem jest prezentowane. No zacznijmy może od rynku krypto, tak? Czyli to co, tak jak w ostatnim czasie sobie też układamy, dodaliśmy dwa kolejne rynki, czyli do Bitcoina dodaliśmy Ethereum i Ripple, i taki też zestaw dzisiaj na początek sobie przyjrzymy. W przypadku BTC/USD tutaj mamy interwał 30-minutowy i strefa oporu, którą zaktualizowaliśmy sobie w dniu wczorajszym i też musimy jeszcze ją w tej chwili w pewnym stopniu zaktualizować, bo mieliśmy nowe minimum. Więc przesuwamy sobie tą strefę, przesuwamy sobie mierzenie, od którego się odkładamy tutaj, tak, czyli 16400. W ramach tego aktualizacja poziomu podażowego 16610, 16615 punktów, 15 dolarów oczywiście jako aktualny poziom oporu na rynku BTC USD. Dodatkowe potwierdzenie doskonale są tutaj widoczne, bo zobaczcie ten wierzchołek z 28, czyli sesja środowa, oczywiście też sesja wczorajsza, czwartkowa w godzinach sesji amerykańskiej i już po otwarciu w dniu dzisiejszym w okolicy północy, możemy powiedzieć, tak, czyli na tym przełomie zmiany daty czasu polskiego, też w tych okolicach rynek się pojawił. Natomiast dopiero teraz mamy w pełni ukształtowane to mierzenie W100, już po ukształtowaniu też tego dołka dzisiaj z godzin porannych. Także podsumowując, BTC/USD 16615, 16610, aktualny opór. Ethereum, tak, czyli ETH USD. W przypadku Ethereum inaczej nieco się to potoczyło i te dołki, i te wierzchołki z dnia wczorajszego i też ten właśnie z sesji azjatyckiej w dniu dzisiejszym już, to były wierzchołki, które były reakcją na właśnie namierzenie FSTO, które wcześniej mieliśmy wyznaczone w dniu wczorajszym, bo zobaczcie, że tutaj tego dołka nowego nie było. To, co obserwowaliśmy dzisiaj po godzinie 8, w okolicy godziny 9, no to są poziomy niższe niż ten z dnia z środy, tak, z godzin wieczornych, także tu układ rozegrany i zastanawiam się, czy na Ethereum nie pokusimy się jeszcze o coś dodatkowego, bo możemy tutaj w łatwy sposób wyznaczyć lokalny układ 1 do 1. To jest oczywiście ten odcinek, korekta wzrostowa, czy też w ramach założenia, że będziemy budowali jakby ruch spadkowy, możemy tutaj podciągnąć to pod układ, oczywiście na korekcie pędzącej 1 do 1 w tym przypadku. Ja tą strefę przeciągnę też, albo no, nową poprowadzimy sobie na tym lokalnym poziomie FSTO z uwagi na ilość podejść na wcześniejszej strefie z tego szerszej perspektywy, czyli to, co mówiłem, te wierzchołki, jakie zostały tu ukształtowane. I kolejne podejście może być ryzykowne już w takim rozumieniu, że wyjście górą staje się coraz bardziej prawdopodobny w przypadku kolejnego ataku na ten poziom oporu. Także na ETH USD utożsamiam się ze strefą 1193 dolary, tak, za ETH. Dobra, idziemy dalej. Ripple. Spory dystans nas tutaj jeszcze dzieli do tego poziomu oporu na XRP. Jakbyśmy sobie strefę przesunęli, to mamy 38,2. Myślę, że nie ma sensu schodzić jeszcze niżej na interwały czasowe. Tutaj mamy M30, więc dosyć tutaj obiektywny interwał czasowy dla tego układu technicznego. 38,2% właśnie z tego całego swingu spadkowego daje nam tutaj poziom oporu, poziom podażowy 0,3470, tak, 0,3470, aktualna bariera
oporu na wykresie XRP USD, czy jest szansa zaksięgować tą strefę jeszcze podczas tej sesji dzisiejszej. Patrząc na skalę zmienności na tą chwilę, tak naprawdę 110, 115 dziesięciotysięcznych, więc podciągnięcie tej z okolicy 0,3360, powiem szczerze, że jak najbardziej wpisywałoby się w ten scenariusz aktualnej zmienności na Ripple, więc myślę, że jeszcze, jeżeli ktoś sobie handluje, planuje handlować jeszcze na dzisiejszej sesji amerykańskiej, to myślę, że jest spora szansa podejścia w te okolice cenowe. Przechodzimy dalej do złota. Na 30 minutówce trochę odjechaliśmy. Ja bym to ubrał jeszcze tutaj w mierzenie tej fali spadkowej. Zobaczmy, na jakim pułapie gdzieś się znajdujemy obecnie. Mieliśmy podbicie pod 61,8. Wcześniejsze reakcje jeszcze możemy sobie przeanalizować. 38,2% jest rzucenie spadkowe. 50. Jeżeli nawet jest, to bardzo, bardzo symboliczne, więc także na taką skalę nie należy go nawet rozpatrywać jako większą reakcję. Na wysokości 61,8 zejście w przestrzeni mniej więcej 6,5 dolara. Obecnie jest drugie podejście na wysokości mierzenia 61,8 i to też drugie podejście w pewien sposób jest bronione, natomiast nawet jeżeli kolejna szansa będzie od rynku, to jakby nie rozpatruję tutaj zagrania pozycji krótkiej. Raczej szukałbym tutaj rozegrania układu harmonicznego, czyli mam tutaj falę XA, podejście pod 61,8 jako falę AB i punkt B właśnie na wysokości współczynnika 61,8, punkt C i punkt D na wysokości 7,86 lub 8,86 w zależności od dodatkowych potwierdzeń w te głębokie współczynniki wewnętrzne będziemy sobie celowali. Myślę, że takim elementem, który zaktualizuje lub anuluje ten układ, byłoby wybicie poziomu cenowego 1814 dolarów. Wtedy też musielibyśmy trochę inaczej to ubrać w ten scenariusz XABCD. Jak najbardziej będzie jeszcze możliwość, żeby taki układ został wypełniony, natomiast będzie on wymagał aktualizacji, też nieco innego rozrysowania tych konkretnych punktów. Tak? Także możecie sobie gdzieś tam na 1814 poprowadzić linię taką, powiedzmy strefę kierunkową nawet. Natomiast jeśli chodzi o te docelowe targety wzrostowe, to są strefy właśnie na tych głębokich mierzeniach wewnętrznych, tak jak mówiłem, czyli 1825,5 oraz 1829 dolarów. No i ropa WTI. Tutaj zobaczcie, w przypadku ropy fajnie nam cena zareagowała na tą strefę wsparcia, którą wyznaczyliśmy, bo to jest reakcja z tego poziomu FS176,90, czyli układ fajnie zaksięgowany w punkt i też reakcja pojawia się bardzo, bardzo czytelna i też jest spora presja na dalsze wzrosty. To jest też jakby sprzyjający na pewno element. Jeżeli ktoś takie pozycje długie na ropie trzyma, to spokojnie jeszcze takie pozycje może trzymać, bo na razie brak większych oznak, żebyśmy mieli w jakiś sposób ten kierunek zmieniać. Teraz tak, patrząc po tych współczynnikach, jak to kolejno były księgowane, to tak naprawdę mamy 38,2% podciągnięcie w punkt pod mierzenie 38,2%, zrzucenie spadkowe, kontynuacja i obecnie 50 testujemy, która wsparta jest tutaj na pewno też biegunowością. To jest ten obszar mierzenia 50%, dokładnie 79 dolarów za baryłkę strefa oporu na ropie WTI, z tym, że trzeba być czujnym, bo też istnieje duże prawdopodobieństwo, coraz większe to prawdopodobieństwo, że będziemy ewentualnie ten kierunek zmieniali lub wygenerowali jakąś korektę z tego pułapu, a jeżeli chodzi o korektę, to możemy skorzystać tutaj z tego mierzenia
z tego mierzenia FS100, lokalny ruch spadkowy godziny sesji amerykańskiej w dniu wczorajszym, tak, czyli to jest korekta o rozpiętości około 1,5 dolara, czyli z tej przestrzeni mielibyśmy automatycznie gdzieś target shorta pod 77,50. Dobra, idziemy dalej, czyli DAX. Tutaj mamy M30, też musimy nieco sobie zaktualizować układy. Ruch wzrostowy, na którym prowadzimy, czy rozkładamy siatkę FIBO. No i mierzenie 50%, które w oparciu o strefę ZZB, czyli zasada zmiany biegunów, tutaj ma miejsce, wybity opór staje się automatycznie wsparciem, to też otrzymujemy fajny poziom wsparcia na tą chwilę, tutaj na tą sesję piątkową, na godzinę może przedpołudniowe jeszcze zobaczymy jeszcze, jak cenę zareaguje na właśnie tą wyznaczoną strefę. Dla podkreślenia jeszcze biegunowości damy sobie tutaj taką strzałeczkę, czyli ten opór mam na myśli, on później wybity takim dynamicznym strzałem popytowym, więc zakładamy, że ten popyt, jaki się tu pojawił, ci kupujący, jacy się pojawili właśnie na tym obszarze wcześniej, powinni teraz bronić swoje pozycje i to jest dodatkowe wsparcie dla tego mierzenia 50%. No i czekamy po prostu, jak teraz świece będą się nam układały, tak? To jest poziom cenowy 14 035 punktów do obserwacji strefa na tą sesję piątkową, na tą piątkową sesję europejską przede wszystkim. S&P 500, teraz zobaczymy sobie. S&P też podobna perspektywa czasowa, jeżeli chodzi o pomiar swingu, bo też fala wzrostowa, też interwał 15-minutowy. No to tak się mieliśmy 30, natomiast tutaj myślę, że możemy spokojnie sobie też na 15 to przedstawić. I jeżeli chodzi o S&P, ja bym zszedł niżej z tym targetem spadkowym na amerykańskim indeksie, bo skupiłbym się na współczynniku 61,8 z uwagi na ciekawsze techniczne dodatkowe potwierdzenia tutaj tych kolejnych stref horyzontalnych. To by był ten poziom. Pewna biegunowość też tutaj potwierdza nam ten współczynnik. Silny strzał popytowy też się pojawia tutaj na sesji, na otwarciu sesji amerykańskiej w dniu wczorajszym, czyli na tej sesji czwartkowej. No i 3834 czy 835 stanowi tutaj ten poziom właśnie wsparcie na S&P 500, czyli ZZB, czyli 61,8% tutaj z tej fali wzrostowej. No i pozostaje nam jakieś 20 punktów, jeszcze 20-21 punktów do zaksięgowania scenariusza. Jak najbardziej jest to układ osiągalny w dniu dzisiejszym. Wszystko zależy od tego, jaka będzie zmienność w kolejnych godzinach. Zobaczmy sobie dalej, może tym razem euro USD i GBP USD, czyli te główne pary walutowe. Z perspektywy górnego ograniczenia tutaj widać, że powoli przehandlowujemy kolejne współczynniki. Wcześniej mieliśmy na 50, potem 61,8 stanowiło ten atrakcyjny opór. Sprawdźmy sobie coś takiego. Teraz zobaczcie, że możemy bez problemu wyznaczyć strukturę XABCD, reakcję na 61,8 i docelowe strefy umiejscowione na głębokich współczynnikach wewnętrznych, czyli 786 i 886, zakładając dalszy ruch popytowy, czyli ruch na północ, to jest 1,0700 oraz 1,0760.
16, 17, tak, czyli powiedzmy 55 pipsów i tutaj do tej strefy cenowej około 40, więc są to przestrzenie spokojnie osiągalne na tej sesji piątkowej, więc myślę, że warto sobie jeszcze taki układ na dzień dzisiejszy na ETK-u gdzieś tam wrzucić na tapetę. W przypadku GBP USD zwróćcie uwagę, że w przypadku GBP USD na M15, czyli ten interwał, zdecydowanie schodzimy w dół z interwałem czasowym, jeżeli chodzi o perspektywy, no to mamy popytową, podażową strefę na wysokości 1,2080, okolice 25 pipsów od bieżącej wyceny. Sprawdźmy sobie jeszcze nieco szerszą perspektywę, czyli z H1. Na H1 mamy docelowo, ale to jest układ jeszcze mocno oddalony, więc myślę, że w bieżącym roku, czyli te kilka godzin, które nam zostało sesyjne, to nie będzie osiągalny pułap, więc pozostajemy przy tym, co na M15 na kablu tutaj wyznaczyłem, czyli 1,2080. Strefa oporu oparta tutaj przede wszystkim na współczynniku 61,8. Mocny strzał popytowy tutaj w godzinach porannych czasu polskiego, czyli funt w stosunku do dolara zyskuje na wartości. No i czekamy na kontynuację tej tendencji, oczywiście w ujęciu lokalnym, i zaksięgowanie tej oczekiwanej strefy. Zobaczcie na WIG20. Tak jak wspomniałem Wam, że też ta świeca z bieżącego tygodnia, taka też symboliczna, bo kończymy rok, więc może to być impuls do większego ruchu w jedną lub w drugą stronę. Myślę, że za wiele się dzisiaj już nie wydarzy i tak naprawdę zamkniemy gdzieś ten rok w okolicy 1810-1820 punktów. Jeżeli tak się też wydarzy, to myślę, że otwiera to przestrzeń do dalszych wzrostów tutaj na indeksie W20 i 1915. Później mamy punktów, czyli docelową strefę związaną z mierzeniem 50%. Kolejny poziom to już jest 2050 punktów, więc perspektywy ponad 200 punktowe, powiedzmy 250 punktów byłoby do wzięcia związane ze współczynnikiem 61,8, czyli mamy tą właśnie przestrzeń, tak, czyli z obecnej wyceny 1813 do 2050, czyli myślę, że spokojnie można sobie sytuację ocenić po otwarciu styczniowej sesji, tak, nie trzeba na siłę szukać zagrania jeszcze dzisiaj, bo to jest szeroki horyzont czasowy, więc jeżeli cena nam ucieknie 5-10 punktów, to zupełnie będzie niewidoczna dla ostatecznego rozrachunku z takiego zagrania, a być może będzie jeszcze nieco atrakcyjniejsze do wejścia, zobaczymy. No, jeśli chodzi o Natgas, schodzimy w dół, kontynuacja spadków, silne ruchy cały czas są kontynuowane, wybite 78,6, jedyne co możemy zrobić, to przesunąć nasze oczekiwanie na kolejny współczynnik, czyli na 8,86, jeśli chodzi o dokładny kurs, 4,25, tak? Wcześniej mieliśmy 4,90, teraz 4,250 czy 4,250. To jest bariera cenowa, jaka znajduje się tutaj na głębokim mierzeniu wewnętrznym. 88,6% też ten nasz target spadkowy na nadgazie na tą chwilę. Myślę, że to FS100 jeszcze możemy sobie usunąć, bo też na pewno nie będzie to już poziom, który będziemy próbowali zaksięgować w bieżącym roku, czyli na bieżącej sesji, więc zajmiemy się ewentualnymi zasięgami dla korekty wzrostowej, jak taka korekta dopiero się pojawi, a obecnie, podsumowując ten instrument, 4,25, 4,30
docelowa strefa wsparcia i myślę, że bez problemu osiągalna przy dzisiejszym, patrząc na zakresy, jakie są tutaj robione. No i jeszcze pary walutowe z polską złotówką, czyli te cztery instrumenty z dolarem, z euro, z funtem i z frankiem szwajcarskim. Układ na USD-PLN. Ja tutaj chyba zmienię ten kolor tego poziomu, z uwagi na to, że z każdym kolejnym podejściem prawdopodobieństwo wybicia górą będzie nam rosło, a więc wcześniej powiedzmy jakieś trzy reakcje możemy już zaliczyć na tą strefę, więc każde kolejne będzie stwarzało okazję do wyjścia górą i ja określiłbym taki poziom jako strefę kierunkową na tą chwilę, to jest 4.4200 czy powiedzmy 4.4170, lekko to zaokrąglając. Mamy do tego poziomu jakieś 200-220 pipsów, więc tutaj bez problemu pułap osiągalny. Oczywiście warto odnotować, że przechodzimy tutaj na szersze interwały czasowe, czyli w tym przypadku to jest interwał 4-godzinowy i ewentualne wyceny poniżej tego poziomu 4.4170 to są, uważam, dobre wyceny do zajmowania pozycji krótkich, natomiast każde zamknięcie kolejne formacji świecowej 4-godzinowej ponad tą barierą 4.4170 to perspektywa pod zagranie pozycji długiej. No dobra, i zobaczcie dalej. W tym przypadku mamy euro PLN, i tutaj też mierzenie FSTO, korekta 1:1, z tym, że tutaj mamy szeroką perspektywę czasową. Myślę, że nie ma sensu szukać na siłę jakichś lokalnych bardziej układów na wykresie euro PLN, bo też nie do końca takie istnieją i też są mało czytelne, jeżeli chodzi o nieco niższe interwały, nawet interwał 4-godzinowy, więc ja tutaj trzymam się tego, co wyznaczyliśmy dwie sesje temu na euro PLN, czyli ten układ szeroki na interwale sesyjnym, który wskazuje nam ten poziom oporu na wysokości 4,7500. Silna reakcja ze strefy wsparcia 4,6250 i 4,75 to jest docelowa strefa oporu, więc jeszcze tutaj sporo przestrzeni nam pozostaje, około 600-650 pipsów do kontynuacji tych wzrostów. Jesteśmy gdzieś w połowie, powiedzmy. GBP PLN. Tutaj też nic się nam nie zmienia. Mamy wyznaczony układ harmoniczny. Celujemy w mierzenia głębokie wewnętrzne. Na tą chwilę cena nam zawróciła, odjechała od tych współczynników trochę. 5,24 oraz 5,19. Patrząc na rozpiętości na formacjach świecowych sesyjnych, to jest jakieś 600-650 pipsów, więc jak na ten instrument takie ruchy nie są niczym nadzwyczajnym, więc można sobie gdzieś funt złotego zaobserwować, czy to pod koniec sesji dzisiejszej, czy to zaraz po otwarciu sesji styczniowej, czy jednej, czy drugiej. A nowością jest wyznaczone FSTO w dniu wczorajszym po cenie 5,42, taki poziom, którym posiłkujemy się, żeby tutaj sobie złapać ograniczenie górne, z tym, że to na pewno nie będzie już układ pod tą sesję dzisiejszą. Można sobie to narzucić na wykres, ale oczywiście to jest perspektywa kolejnych kilku dni. CHF PLN. Zobaczcie schemat na interwale, również interwale sesyjnym. Dosyć podobnie to wygląda na franku szwajcarskim jak w przypadku do euro złotego. Również jest fajna reakcja na szerokim poziomie wsparcia. W tym przypadku, biorąc pod uwagę CHF-a, to jest 4,6550. Jedna mocna sesja wzrostowa, druga mocna sesja wzrostowa. Czwartek to jest raczej taka sesja wyczekiwania, dużo niezdecydowanie. Otworzyliśmy dzień, czy zakończyliśmy dzień mniej więcej na tym poziomie, na którym otworzyliśmy sesję, i na dzień dzisiejszy na razie to wygląda podobnie. Jest trochę ruchu spadkowego, jest trochę ruchu wzrostowego i pozostajemy gdzieś w okolicy 4,75, a docelowe FSTO
to jest jeszcze jakieś przestrzeń mniej więcej 1000 pipsów, więc okolicie 4,85 czy 4,85 50, dopiero gdzieś w tych okolicach cenowych mamy wyznaczony poziom oporu, a ewentualny retest tego 4,65 jak najbardziej wchodzi w grę, jak najbardziej byłoby też okazją pod drugą szansę podłączenia się do kupujących, czyli tak naprawdę znajdujemy się w połowie między dwoma technicznymi poziomami, bo jest poziom FS 4,85, trochę zaokrąglając, jest poziom wsparcia 4,65, również nieco zaokrąglając, ale myślę, że na potrzeby przedstawienia tego w tak obrazowy sposób, to jest 1000 pipsów w górę, 1000 pipsów w dół, takie wahania mniej więcej wchodzą tutaj w grę i na takie wahania czekamy, żeby ewentualnie jeden, jak i drugi układ rozegrać tutaj.